Hej, jednak postanowiłam wrzucić Wam kolejny filmik, mimo że siostra bardzo mnie prosiła, jest przerażona, martwi się o mnie, a powiem Wam zaraz dlaczego. Mówi do mnie tak: dziewczyno, ogarnij się, otrząśnij się, ty jesteś w Polsce, ty wybiegłaś z tego rytmu i systemu, ty nie wiesz, co się wkoło, jak w bajce żyjesz, dzieje, nie pokazuj tego, nie mów o tym nikomu, zachowaj to dla siebie, ewentualnie dla najbliższych, a powiem Wam dlaczego. Ten syrop, który Wam pokażę, to jest pierwsza część terapii. Ja dałam starszemu panu, który ma COVID i cukrzycę, w sobotę. W poniedziałek do mnie zadzwonił, ponieważ czuł się już bardzo dobrze, a w czwartek całkowicie odzyskał siły, witalność. Przy cukrzycy, no, ciężkiej cukrzycy, ponieważ musi przyjmować insulinę i się bardzo pilnować, i COVID. I siostra się wystraszyła, że ja Wam o tym publicznie powiem i powiem Wam dlaczego. Ponieważ siostra dowiedziała się, że są... ja tu jestem na takiej dziurze. Hieny, które nie wierzą w Ajurwedę, ale oczywiście filmiki oglądają i komentarzy złośliwych nie brakuje. Ale dziwię się, bo ta pani co najbardziej się śmieje z terapii ajurwedyjskiej i nie wierzę, że komukolwiek cokolwiek pomaga. Umiera powolną śmiercią, ponieważ jest codziennie dializowana i nawet jak się trafi szansa, bo nie jest jeszcze taka stara, że trafi się teoretycznie jakiś dawca, to i tak praktycznie zerowe szanse, że jakiś lekarz podejmie się przebiegu operacji, ponieważ ma tak cholerną nadwagę, że operacja praktycznie się nie uda, jej serce nie wytrzyma. I teraz powiedzcie mi, dlaczego ludzie się śmieją? Czy żyjemy w świecie głupi i głupsze? Chyba tak. Chyba tak. Tylko zastanawiam się, co taka hiena w takim bądź razie, skoro się nabija, śmieje z terapii naturalnych, ziołowych, mimo że jest w tak ciężkim, krytycznym stanie, robi na moim kanale. Pociul oglądasz, skoro nie wierzysz i się śmiejesz. I nie obchodzi mnie ani ta hiena, ani pozostałe hieny. To, co mam powiedzieć, powiem i podam syrop, który zwalczył wirus, grypę, kaszel, gorączkę u cukrzyka, starszego pana. I nie obchodzi mnie ani jakieś podśmiechujki, ani jakieś krytycyzmy od debilizmu. Zaczynam. To tylko tyle. Chciałam powiedzieć więcej, ale że siostra mnie tak prosiła, to zakończę temat na tym. Niestety, za ścianek. Jeszcze okazuje się, że jednak na małych takich wioskach za ścianek to jest kuźwa za małe słowo. Przechodzę do przepisu. Potrzebujemy jeden słoik litrowy igliwia sosna. Ze względu na to, że to jest cukrzyk, cukrzycy, potrzebują jeden litrowy słoik morwy czarnej, ponieważ jest mocniejsza niż morwa biała. Jeden litrowy słoik cukru z agawy, który jest przeznaczony dla cukrzyków. Śmiało można go użyć do syropu, a tym bardziej, że bez cukru syrop nie wyjdzie. A cukier z agawy, w ogóle agawa, sok, syrop z agawy jest zalecany dla cukrzyków. I potrzebujemy 1 litrowy słoik wody. Wszystko garujemy na wolnym ogniu, nie przekraczając temperatury 40 stopni Celsjusza, aż będziemy czuli pod łyżką, oczywiście używamy drewnianej łyżki, że syrop jest gęsty i ciężko już nam się miesza.
Sosna oczywiście likwiduje grypę, kaszel, gorączkę. I oczywiście ten skład syropu wspomaga leczenie patogenów zakaźnych, czyli zachęcam do zrobienia. Syrop w lodówce może stać miesiącami. Warto zrobić i także, bo to jak wiadomo, choroby współistniejące, system immunologiczny nie jest taki odporny jak u zdrowego człowieka, używać zapobiegawczo, chociaż raz dziennie do herbaty, nie wiem, do wody, dodawać do ciepłej oczywiście wody z cytryną, dodawać taki syrop zapobiegawczo. Ale jeżeli ktoś już ma gorączkę, kaszel, grypę, należy używać 3 razy dziennie 50 ml. Siostra się na mnie obrazi, że nie posłuchała mi rady. Mam to gdzieś, mam gdzieś także hieny. Hieny, no dosłownie hieny. Rozdziobią nas kruki i wrony. Pa!